16. sesja Rady Powiatu w Świdnicy rozpocznie się niezmiennie, m.in. od przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji oraz sprawozdania starosty z działalności zarządu powiatu w okresie od poprzedniej sesji. Później radni wysłuchają informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu świdnickiego za 2011 rok. Dokonana zostanie również ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu świdnickiego. Radni powiatowi podejmą również 6 uchwał. Wśród nich znajdzie się m.in. ta zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Rozpatrzone zostaną również skargi Aleksandry Sawiel, byłej nauczycielki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Świdnicy. Jedna z nich skierowana jest przeciwko staroście świdnickiemu, a dwie pozostałe przeciwko dyrektorowi 3. liceum.